Witajcie kochani w dniu 17. Dzisiaj Was witam z kuchni, tak jak większość z nas nagrywa filmiki w kuchni, tak ja dzisiaj też. Miał być nagrywany na zewnątrz z tymi pięknymi głosami ptaków, no ale się rozpadało. Pokażę Wam, jak, co gotuję dzisiaj. Gotuję, nie wiem czy widzicie, ale gotuję, tak jest pełny garnek. Zupkę, taki rosołek z kaszy jaglanej polskiej zielarki Stefanii Korżawskiej. Bardzo oczyszczający organizm. Mój dzień dzisiaj przebiega pod hasłem oczyszczania organizmu, a dokładnie oczyszczania wątroby, więc troszeczkę Wam dzisiaj o tym opowiem, bo nie wiem czy wiecie, ale wątroba jest największym i najciężej pracującym organem w naszym ciele i właściwie jest takim centrum odtruwającym. Także jeśli te kanaliki w wątrobie są zapchane kamieniami żółciowymi, to oczywiście wątroba nie będzie tak sprawnie funkcjonować. I powiem Wam, że wszelkie choroby układu odpornościowego, immunologicznego to właśnie chora wątroba. Także ci, którzy mają alergie, problemy z jakimiś nietolerancjami i tak dalej, powinni usunąć około 2000 takich kamieni żółciowych. Ja już jestem po 5 oczyszczaniu wątroby i za każdym razem usuwam około 300-400 takich kamieni. Także nawet po 5 oczyszczaniu tyle ze mnie wychodzi. Także muszę powiedzieć, że moja wątroba jest chyba w stanie jakiegoś, w ciężkim stanie poalkoholowym, choć naprawdę sporadycznie piję alkohol. I nie ubliżam żadnym alkoholikom tutaj, ale oczywiście to jest nie tylko działanie alkoholu, ale działanie toksyn, działanie stresu. Takie właśnie skutki później są w wątrobie. Co jeszcze Wam powiem na temat wątroby? Wiecie, że my zjadamy około 1 tona żywności rocznie i w tym jest około od 4 do 7 kg różnego rodzaju toksyn, z którymi właśnie później wątroba musi sobie poradzić. I to są przeróżne chemikalia, konserwanty, różne wspomagacze itd. itp. Do tego dochodzą jeszcze zanieczyszczenia ze środowiska, właśnie stres i wszelkie emocje, z którymi właśnie też wątroba musi sobie poradzić. Także to jest naprawdę, tak jak mówiłam, najciężej pracujący organ w naszym ciele. Dbajmy zatem o wątrobę. I okazuje się, że próby wątrobowe wykrywają uszkodzenie wątroby, czy że coś z wątrobą jest nie tak, dopiero kiedy ona w 70% jest uszkodzona. A zatem i wtedy nawet jeszcze funkcjonuje, tylko możecie sobie wyobrazić, jak niewydolnie i jak osłabia organizm. Jakie efekty pozytywne ja osiągnęłam dzięki oczyszczaniu wątroby? Otóż po pierwszym razie niesamowity przepływ energii. Nawet nie spodziewałam się, że można mieć tyle energii. Ponadto zawsze cierpiałam gdzieś tam na bóle stawów, biodrowych zwłaszcza, więc bieganie i jakieś długie spacery zawsze sprawiały mi później wiele bólu. Okazało się, że po pierwszym już oczyszczaniu to wszystko zniknęło. Także zapalenia tworzą się w momencie, kiedy wątroba też nie radzi sobie z tymi toksynami. I po kolejnym razie czuję też właśnie, jak kolejne organy czują się lepiej i też już coraz rzadziej choruję, muszę przyznać. Także efekty są niesamowite. Ja z mojego doświadczenia osobiście polecam takie oczyszczanie. Tak naprawdę regeneracja wątroby różnymi suplementami ziołową, witaminową, minerałowymi trwa od jednego roku do 2 lat. Także zabierajcie się już teraz, zobaczycie jak Wam wraca energia i jak w ogóle Wasz stan odpornościowy poczuje się lepiej. Dbanie o nasze ciała to jest podstawa właściwie naszego dobrego funkcjonowania. Kochani, także zadbajmy o siebie. Do zobaczenia jutro. Na mnie jeszcze czeka herbatka gingerowa, także ja dzisiaj spędziłam ten dzień na odpoczynku, na relaksie, na to, żeby zadbać o tą moją wątrobę i teraz czuję się świetnie. Do zobaczenia jutro. Pa!